Na tym filmie ze statystyki opisowej chciałam poruszyć temat analizy dynamiki, a dokładniej zamiany indeksów z łańcuchowych na jednopodstawowe na dwóch przykładach. Jak dane łańcuchowe, indeksy łańcuchowe zamienimy na indeksy o podstawie z pewnego okresu 2006 tutaj, a potem z innego okresu 2003, żeby powiedzmy pokazać ten mechanizm na dwóch przykładach. Po pierwsze musimy pamiętać, że indeksy łańcuchowe zawsze powstają przez podzielenie pewnej konkretnej wartości przez wartość, która była zawsze w okresie wcześniejszym. Gdyby to były te wartości, a to wiadomo są lata, dzielimy wartość z danego roku przez wartość, która była w roku wcześniejszym. Generalnie indeksy zawsze są gdzieś w okolicy jedynki. Wynik powyżej 1 oznacza wzrost o ileś tam procent w danym roku w porównaniu do roku wcześniejszego. Wynik poniżej 1 będzie nam świadczył o spadku o ileś tam procent, ile brakuje do jedynki w danym roku w porównaniu do roku wcześniejszego. Jednak czasem nie chcemy mieć danych łańcuchowych, a potrzebujemy przekształcić nasz zbiór indeksów łańcuchowych na zbiór indeksów jednopodstawowych, gdzie każdy z wyników też będzie około jedynki, ale będzie to interpretowany każdy z tych wyników jako zmianę procentową w danym konkretnym roku w porównaniu do roku jednego ustalonego. Jeżeli napiszemy sobie w notatkach, że 1 równa się 2006, to oznacza, że ten zapis i t łamane na 1 oznacza, że daną wartość z każdego roku t dzielimy przez wartość z roku 2006. I jak mówiłam, jeżeli nie mamy danych indywidualnych, a mamy podane tylko indeksy łańcuchowe, możemy skorzystać z takiego mechanizmu zamiany indeksów łańcuchowych na jednopodstawowe. Podstawowa informacja to jest taka, że z ręki, jeżeli rok 2006 potraktujemy jako bazę, tutaj zaznaczę kolorem, oznacza to, że zgodnie z teorią indeksów jednopodstawowych, w tym roku indeks jednopodstawowy wynosi 1 dla roku 2006. Musimy uzupełnić tutaj pola i tutaj pola. One przeze mnie zostały uzupełnione zgodnie z teorią, która jest tutaj przeze mnie przygotowana i wklejona. Najłatwiej zrozumieć to w ten sposób, że wszystkie indeksy, które znajdują się poniżej, powstają przez przemnożenie tej jedynki razy bieżący indeks łańcuchowy. Każde kolejne obliczenie jest liczone analogicznie, czyli ten wynik, który przed chwilą obliczyliśmy, pole D8, zostaje przemnożone razy bieżący indeks łańcuchowy i mamy bieżący indeks jednopodstawowy o podstawie z 2006 roku. Jeżeli by były nam potrzebne wartości z lat wcześniejszych, czyli te indeksy jednopodstawowe o podstawie 2006 roku, to musimy zobaczyć, jak to było liczone. Zawsze warto zacząć od obliczenia tego indeksu dla roku wcześniejszego niż rok bazowy, czyli u nas 2005. Dlaczego? Bo żeby obliczyć ten wynik, wystarczy podzielić tą jedynkę, która tutaj była w tym roku, przez indeks łańcuchowy dokładnie z tego samego roku. Gdy to policzymy, wystarczy tą samą zasadę zastosować dla kolejnych lat, czyli wartość z roku wcześniejszego, indeks i ten już jednopodstawowy, przed chwilą obliczony, dzielimy przez indeks łańcuchowy pochodzący z tego samego okresu. Generalnie w Excel wystarczy wcisnąć dla tego pierwszego roku wykonać obliczenie, wcisnąć Ctrl-C i przeciągnąć po pozostałych komórkach. Będzie to wówczas pokazane, że formuła została powtórzona z tym przesunięciem ciągłym o jedną obserwację. Czyli można powiedzieć, że wartość tego indeksu jednopodstawowego dla 2006 roku, ale dla lat wcześniejszych, to jest wynik indeksu jednopodstawowego z wcześniejszego wyniku, który otrzymaliśmy, i podzielenie tego wyniku przez indeks łańcuchowy dla tego samego roku. Nie wydaje się to skomplikowane, ale pokażmy to sobie na drugim przykładzie. Teraz, jeżeli tutaj podstawą ma być rok 2000, teraz będzie 2003, to naszą podstawą będzie ten rok i dlatego tutaj jest wpisana jedynka, bo indeks na jednopodstawowy w tym roku, który jest podstawą, zawsze jest 1. I teraz jeżeli na podstawie indeksów łańcuchowych
chcemy otrzymać indeksy jednopodstawowe, to my w tym momencie musimy zobaczyć, że kolejne lata, czyli już dla kolejnych lat powyżej naszego roku, który jest bazą, zawsze liczymy w ten sposób, że ta jedynka, czyli wartość z roku pierwszego, który jest dla nas bazowy, przemnażamy razy bieżący indeks łańcuchowy i wpisujemy dokładnie w tym samym wierszu. Potem tą funkcję możemy przeciągnąć w dół i za każdym razem, zobaczcie, indeks jednopodstawowy z kolejnego roku przemnażam razy indeks łańcuchowy z tego samego roku, co liczę właśnie dla roku kolejnego. Kwestia jest tylko taka, że jeżeli mam jednak powyżej tego pierwszego, znaczy powyżej roku bazowego policzyć indeks jednopodstawowy, to jest to zawsze liczone zgodnie z tą naszą tutaj zapisaną teorią. Wartość z roku wcześniejszego tego indeksu jednopodstawowego przez wartość indeksa łańcuchowego, który był właśnie dla tego samego okresu. Ewentualnie jakby było tych lat więcej, no to formułkę powtarzamy dla kolejnych lat.